Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Wilk, jestem adwokatem. W dzisiejszym nagraniu chciałabym Państwu przedstawić problematykę kar administracyjnych, które nam grożą bądź groziły za złamanie nakazów i zakazów w czasie epidemii i jak się przed tymi karami administracyjnymi przede wszystkim bronić. Moje nagrania będą miały trzy części. W pierwszej części chciałabym Was wprowadzić w świat kar administracyjnych, żebyście wiedzieli, co to za zwierzę i na czym to polega. W drugim nagraniu będę omawiać problematykę odwołania się od kar administracyjnych. W trzecim nagraniu chciałabym Państwu przedstawić specyficzną sytuację, która dotyczy zdarzeń mających miejsce przed 20 kwietnia, a dotyczących złamania zakazu przemieszczania się i korzystania z zieleńców. Za złamanie nakazów i zakazów w czasie epidemii władza przyjęła zwyczaj karania nas dwutorowo. Pierwszy sposób to, że popełniliśmy wykroczenie, czyli popełniliśmy czyn z artykułu 54 kodeksu wykroczeń, wykroczyliśmy przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu w miejscach publicznych. Problematykę karania mandatami szeroko omówiłam w nagraniu pod tytułem Poznaj swoje prawa w czasie epidemii, część druga. Od 8 minuty jest o tym mowa oraz w nagraniu pod tytułem Sprawy mandatowe do umorzenia. Serdecznie polecam. A teraz chciałabym się zająć problematyką kar administracyjnych, czyli tego drugiego sposobu karania nas niezależnie od tego, czy dostaliśmy mandat, czy nie. Krótki wstęp podstaw prawnych. Musimy je znać, żeby w razie czego wiedzieć, czym wojować. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku. W artykule 46a znajdziemy tzw. delegację ustawową dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rodzaju stosowanych rozwiązań w przypadku wystąpienia stanu epidemii i tu następuje litania, jakie to rozwiązania Rada Ministrów może wprowadzić. Między innymi jest to czasowe ograniczenie działalności określonych instytucji, organizowania widowisk, poddania się kwarantannie, no czy też czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czy nakaz określonego sposobu przemieszczania się. I tak na marginesie już widać, że Rada Ministrów znacząco przekroczyła swoją delegację ustawową w tym momencie, bo wydała zakaz całkowitego przemieszczania się, podczas gdy miała prawo wydać tylko nakaz bądź zakaz określonego sposobu przemieszczania się. No ale to tak na marginesie. Z kolei artykuł 48a tejże ustawy zakaźnej stanowi o tym, że kto nie stosuje się do nakazów, zakazów i ograniczeń, podlega karze pieniężnej, począwszy od 5000 zł na przykład za przemieszczanie się lub 10000 zł na przykład w przypadku funkcjonowania zakładu pracy, którego funkcjonowanie zostało zakazane, czy też prowadzenia określonej działalności, do maksymalnie 30000 zł. Czymże jest taka kara administracyjna? Jakie są jej cechy? Po pierwsze, kara grozi za złamanie nakazów i zakazów, które zostały wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, czyli zarówno zakazu działalności, organizowania spotkań czy zebrań, jak i także nakazu noszenia maseczek. Wszystkie te nakazy i zakazy są w tym rozporządzeniu Rady Ministrów i za wszystkie grozi dokładnie taka sama konsekwencja w postaci kary administracyjnej. Dalszą cechą tej kary administracyjnej to jest to, że nakłada ją organ administracyjny, czyli powiatowy inspektor sanitarny. Jest to decyzja administracyjna. To jest bardzo charakterystyczny akt prawny, jednostronny akt organu administracyjnego, rozstrzygający konkretną sprawę i skierowany do indywidualnie oznaczonego adresata. Czyli jest bardzo taki skonkretyzowany. Ten akt władzy państwowej musi zawierać elementy, które są wskazane w artykule 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ja wiem, że to Państwu niczego nie mówi, ale jak zajrzycie do tego artykułu, to tam są wyszczególnione elementy, które musi zawierać każda decyzja administracyjna. Jeżeli tych elementów nie zawiera, to jest po prostu wadliwa. Co jest charakterystyczne dla takiej kary administracyjnej, to to, że podlega natychmiastowemu wykonaniu z momentem doręczenia, a doręcza się ją niezwłocznie. Płatność powinna nastąpić w ciągu 7 dni od takiego doręczenia. I to jest największa uciążliwość dla obywatela, bo niezależnie od tego, czy się odwołamy od takiej kary, czy nie, to biegnie możliwość jej egzekwowania przez organ administracyjny. I tutaj uwaga. Widzę, że zrobiła się praktyka, że te decyzje doręczają funkcjonariusze policji. No pewnie dlatego, żeby było to doręczenie niezwłoczne. Jeżeli taką decyzję adresatowi doręczą,
Okej, okay. Doręczenie nastąpiło. Natomiast jeżeli nie doręczą, to sanepid musi ją nadać przez pocztę bądź złożyć w gminie przez 14 dni. Nie jest więc tak, że jeżeli policja Was nie zastanie, to Wy musicie jakoś biegać, starać się o to, żeby tę decyzję odebrać, bo inaczej nie wiadomo, co się z nią stanie. Nie ma obowiązku biegania specjalnie za taką decyzją, żeby ją otrzymać. Ona musi trochę przeleżeć, żeby faktycznie została Wam doręczona, więc nie dajcie się zwieść jakimś innym informacjom. I to, co jest istotne, decyzję można w ten sposób doręczyć jedynie w miejscu pracy albo w miejscu zamieszkania. To nie jest tak jak na amerykańskich filmach, że na ulicy ktoś nas złapie i powie, tu jest pismo, uciekam. Nie, tylko miejsce pracy i miejsce zamieszkania. Wiedzy na temat kar administracyjnych musimy szukać aż w 3 różnych aktach prawnych, no tak, żeby było nam łatwiej, no bo właściwie czemu by nie. Jeżeli chodzi o zasady wymierzania tej kary, to zasady te są w artykule 189a i następne kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli chodzi o egzekucję tych kar, to egzekucja jest wskazana w ustawie o egzekucji w administracji, a w pozostałym zakresie do kar pieniężnych stosuje się ordynację podatkową. W pozostałym zakresie, czyli w tym zakresie, o którym stanowi dział trzeci tej ordynacji, to jest na przykład kwestia ściągalności kar, odsetek za zwłokę, ewentualnego zabezpieczenia zapłaty na poczet kary odpowiedzialności za zapłatę, czy też przedawnienia. I chciałabym z Państwem omówić zasady wymierzania tych kar administracyjnych, bo na tym może się też oprzeć Wasze potencjalne odwołanie. Artykuł 189d mówi o tym, że wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej bierze pod uwagę m.in. wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzeby ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego, częstotliwość niedopełnienia w przeszłości obowiązku lub naruszania zakazu tego samego rodzaju, uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo lub wykroczenie, działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa i warunki osobiste strony, na którą kara administracyjna ma zostać nałożona. Te wszystkie elementy powinny się znaleźć w decyzji administracyjnej, w szczególności punkt pierwszy i ostatni, czyli mówiący o tym, jakie okoliczności naruszenia prawa i ich wagę organ wziął pod uwagę i jakie warunki osobiste strony organ wziął pod uwagę, co jest najbardziej istotne w momencie, jeżeli wymierzana jest kara wyższa niż to minimum ustawowe. Te przesłanki wymiaru kary są dosyć istotną okolicznością, bo tak naprawdę inspektor nie będzie miał żadnych innych danych odnośnie zdarzenia niż te, które się będą znajdowały w notatce służbowej policjanta, który dokonywał interwencji i nas spisywał. Więc czy ta notatka będzie obejmowała rzeczywiście takie informacje jak waga i okoliczności naruszenia prawa czy nasze warunki osobistej strony, no to bardzo wątpię. Dlatego inspektor też pewnie albo się będzie musiał nagimnastykować, żeby zadośćuczynić temu przepisowi, że powinien to rozważyć i dać temu wyraz w decyzji, albo po prostu to pominie. Jak pominie, to mamy wtedy argumenty do odwołania. Musimy też wiedzieć, że nie zawsze inspektor musi nałożyć kary. Istnieje bowiem artykuł 189f Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W praktyce tę karę nakłada, ale te okoliczności, o których za chwilę powiem, Wy możecie wykorzystać w odwołaniu, powołując się na to, że przecież inspektor mógł nie nakładać kary, ale jednak ją nałożył. A mianowicie organ administracji publicznej w drodze decyzji odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszonego prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub za to samo zachowanie strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub prawomocnie skazana za przestępstwo i uprzednia kara spełniła cele, dla których miała być nałożona administracyjna kara pieniężna. I tutaj kilka słów na temat nieprzyjmowania mandatu. Tyle się mówi o tym, żeby mandatów za złamanie zakazów, nakazów nie przyjmować, bo są bezprawne, bo nie powinno nas się w ten sposób karać. Ale czy przypadkiem z tego, co przed chwilą przeczytałam, nie wynika, że przyjęcie takiego nawet bezprawnego mandatu uchroniłoby nas przed karą administracyjną? Przecież lepiej zapłacić 500 zł najwyższego mandatu niż 5000 najniższej kary administracyjnej. Ale to nie tak prosto. Mandatu moim zdaniem nie należy przyjmować tak czy inaczej.
Dlatego chociażby, że przepisy są niezbyt jednoznaczne w tym zakresie. Po pierwsze, kara w postaci mandatu musiałaby spełnić cele wychowawcze. Musiałaby spełnić cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, po to, żeby inspektor nas nie karał tą karą administracyjną. Ale w jaki sposób inspektor ma to stwierdzić? Na podstawie tej notatki służbowej funkcjonariusza? No bardzo, bardzo wątpię. W ogóle się tym przecież nie będzie zajmował. Po drugie, uważam, że taki czyn nie jest wykroczeniem, a zatem w ogóle nie podpada pod takie zwolnienie z podwójnego karania. Po trzecie zaś, jeśli już przyjęliśmy mandat, to tak naprawdę zgadzamy się ze stanem faktycznym i z naszą winą. I trudniej będzie kwestionować te okoliczności przy odwołaniu od kary administracyjnej. Powinniście Państwo znać powyższe zasady, ogólne zasady dotyczące kar administracyjnych, bo one mogą mieć wpływ na Wasze odwołanie. A o szczegółach odwołania i o rygorze natychmiastowej wykonalności tej decyzji o nałożeniu kary administracyjnej w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam do jego oglądania. Thank you.